Siemanko. Dobra. Ciekawe, czy będzie coś z tego turka. Coś tam ten shit powinien bić. Ej, ja tu rękawica mam plus 4. Karwasze też. Ja bym musiał to podbić. Zdecydowanie. A ja tu chciałem pod zrękę zresetować rzeczy. A to jeszcze małe flasze będą potrzebne, nie? O, tylko dwie z ręki. Czy ja chcę teraz przepalać? Ile do turka zostało? Kurde, bo mógłbym to teoretycznie przepalić. Tylko, że jak mi zjara, to będę bez ulepek. A nie będę kupował specjalnie platy teraz. Dobra, na razie zostanie jak jest. Innym razem się to poprzepala wszystko. Siemka, chciałbym zaprosić was na mojego Twitcha, gdzie można zobaczyć mnie codziennie na żywo. A teraz życzę miłego oglądania. Dobra, jeszcze minutkę. No, wbiję na Discorda, wbijam. Zrobimy mało fix standardowo, że ja was wyciszę na Discordzie na streamie. Dobra, to ja lecę full oro. A kurwa, przed tobą kliknąłem. O, nice. Nice. Anaki. Ten strach chyba zrobił robotę. Ja zastanawiam, czemu on bez kontrolki gra? Przecież ta kontrolka by im całą grę zrobiła. Tam chyba bez ochrony teraz leci. Ale to jesteś w stanie zrobić, bo Agrycy zostanie sam, to dzisiaj nie zrobi, jak będzie na kolanku. Nice! Ha! No to GG. Fajna luta. No ale to wiesz, to za te procenty wcześniej na mnie, kurwa, co mu wchodziły. Musiało oddać dla nas w końcu. No i nice. Bambi Team, to jest ode mnie z drużyny pierścienia, ziomek. Oddaj jedną rundę? Nie, no nie ma takiej opcji, stary. Nie, no czemu ty oddajesz? Paczena, tak nie robimy. Teraz się zdziwię, okej. No 18%. Chyba kliknąłem przed nim. Kurwa, jak dam więcej defa, to ja już nie mam PA na to, żeby walczyć. No, lipa, lipa. Na 28% dwie iskry weszły. Przecież kliknąłem w Mosia. Odjebałem. No. Aha! Bez kontrolki pójdziemy w Mosia po prostu. Nawet nie wiem, czy jest sens wrzucać w niego jakieś kolanka czy coś, czy nie lepiej same chi. To już jest taki mind game trochę, nie? W tym momencie. Czy znowu zmieniły fokus, czy nie?
No, trzecie miejsce to nie jest źle, nie jest źle. 10 platynki przytulone. Ja myślę, że jak wywalę tego telebagu i zainwestuję w Murimę na 30 i może jakąś resuwę, to będzie dużo lepiej, nie? Okej, to druid w ogóle solo walczy z jakiegoś powodu, bo łucznik poszedł w pizdu. Niedobrze. No to finał. Jam kontra Deras. Oni zawsze razem latają z tego, co widziałem, bo przegrałem na nich już kilka razy na ten duet. Kurde, tutaj Shid mógł spróbować rzucić to kolanko, bo tu rycy by się szybko bardzo wywalił z kondycji, no nie? Tak jak my graliśmy z tymi kolankami na ryca, to on bardzo szybko potem pada z kondycji. To jest zabójcze strasznie dla ryca. Teraz nic kompletnie w tego ryca nie weszło. W datim wchodziło na takim procencie. A, tutaj teraz raczej to ugra bez większego kłopotu. Aha, tutaj Shid liczy na... Dobra, dobra. Szczaję. Myślałem, że oni chcą tego ryca ubić, a oni po prostu mieli... liczyli na to, że ochro będzie dziurawe i że więcej ataków przejdzie w Derasa. Ale niestety to ochro się spisało. No tak jakby jeszcze jedno chi przeszło w Derasa, to by było idealnie, idealne... O właśnie! Bo Deras już w tym momencie będzie miał problemy z maną zaraz. Już nie będzie mógł sobie tak debuffować i rzucać wszystkiego. Ale Shit też jest out of mana trochę. Już też nie będzie mógł spamować tego chi tyle. No lipa, lipa. A w ogóle, to ja pierdzielę za głupoty. Przecież ja powiedziałem, że mógłby kolanko wrzucić, nie? Bo się wywali szybko z kondycji. Przecież on gra z druidem w PT. Fajne głupoty gadam. To jest powód, czemu Jam wygrywa 7 turnieje, a ja nie. On pomyślał o tym. Znaczy to kolanko i tak by było upierdliwe, bo jeszcze do tego krwawka, no nie? Więc zawsze jakieś tam bierne i to jest spoko opcja. Już na przykład kolanko by mogło zdziałać więcej, nie? Bo teraz nie ma tyle many, żeby wyleczyć. A te bierne by mogły dużo dać temu Shidowi, nie? Na przykład jakby dał 3 kolanka na więcej PA, albo 2 na więcej PA, to te bierne by mogły załatwić też sprawę. Bo tak, liczenie na to, że się trafi, tak by wystarczyło jedno tak naprawdę i by go dobiło, nie? Prędzej czy później, ale no w sumie to jest takie... To są turniejówki tutaj. O, ale tu widzę, mają szansę już. Ej, no rycy już praktycznie leży, ja wiem, że on dostanie heala. Ale ma wrażkę na sobie, chyba że będzie myty. Tak, jest umyty. Ale została podpała, w sensie debuff z podpałki. Więc i tak to go osłabia. Shit go może teraz dobić. No i nice. No i teraz już raczej nic sam nie zrobi. No może tego wybombić tego mośka. Ale z Shitem i tak się męczyli długo wcześniej we dwóch. A teraz jak zostaną jeden na jeden, to raczej myślę, że Shit to ugra, bo jednak to chi będzie bolało. Bardzo fajnie, że Mosiek przewidywał, że spadnie raczej. No chyba, że tutaj teraz nie. I wrzucił właśnie tarczę na Shida, bo jakby Mosiek okazało się, że padnie jakimś cudem, no to jeszcze Shit będzie miał shielda przez dwie rundy kolejne, nie? Że teraz nie miałby co robić, musiałby samymi urokami lecieć. Bo Shit by mógł być już w ogóle bez defa na melee atak. Bo w sumie teraz by się sam o niego zabił. Ale bardzo fajny finał, bardzo wyrównany jest, nie? Dobra, i finału. Ciekawe, kto to ugra. Zależy, jak wejdzie w ryca, nie? Jeżeli znowu będą w stanie sprzątnąć ryca w 2-3 rundy, no to teraz sam tego nie ugra. Chyba, że tu jakieś kory wejdą w Shida, ale wątpię, że będą próbować korować na początku. No właśnie. No tutaj znowu wracha i podpała weszły. No... To wygląda już średnio, tym bardziej, że teraz potrafiał. No i tak, może albo się wyleczyć, albo wymyć... ryca. Tutaj raczej mycie ryca, bo tutaj cały czas stoi na ochro. Chociaż... No nie, tylko wyleczy, okej. Dobra, no i tu już wygląda średnio w tym momencie. Chyba, że... Oj, ale teraz się znowu może teraz healnąć. Kory nie weszły. Oj, jestem ciekaw. Heal, tarcza, źródełko. Aj, jakby to ci weszło. Jakby to ci weszło, to by ugrało całą grę. Czyli mogłoby ugrać całą grę. A tak to jednak teraz ma cały czas zapas tej many. Może sobie wyleczyć tego ryca. Ostki weszły. Ej, szkoda, że to ci nie weszło. Na takim procencie nie weszło. Unlucky trochę. Ale to jest to, widzicie? Znowu Mosiek dał shielda Shidowi. I teraz w sumie sam się dość mocno obił, nie? Tylko, że ta tarcza już teraz schodzi. Źródełko heal. Nice! O kurde! Ale to jest teraz... Ile teraz ma many? On heala jednego rzuci. Tylko czy rzuci go na siebie, czy będzie próbował raczej debuffać Yama? Nie, jednak heal. Tylko, że ten heal też nie jest jakiś taki imponujący.
I jedno ci przeszło. Teraz jest bez many znowu. Znowu będzie mógł próbować coś wrzucić, ale tylko jedną rzecz będzie mógł wybrać. Ewentualnie podejść z pałkami. No tutaj shit też musisz zrezygnować z chi. Ewentualnie jedno, dwa chi może wrzucić. I lewy, prawy. No teraz zaraz sobie zregeneruje manę, chyba że będzie używał. A, kondycja dla ryca, okej. Okay. 76% nie weszło. Jezu, na miejscu tego shida mi się chyba załamał. Bo to by już zrobiło walkę, nie? Jakby to chi weszło, zrobiłoby walkę. Druid by leżał, zostałby sam rycu do wybicia. Ten rycu by go sam nie ubił. Teraz sam siebie dużo nie wyleczy, więcej może wyleczyć tego ryca, nie? Źródełko heal. Ajajaj. No tu shidowi zostaje... No jedno chi lewy, prawy. Jedno chi lewy, prawy. No nie, to już to teraz w tym momencie to już lepiej wygląda dla druida i ryca. W tym momencie to już lepiej wygląda dla nich. Aha, rozumiem. No teraz chcę to wygrać po prostu na ilość HP. On zostawia tylko manę na to, żeby leczyć. Boże, wygranie turka pasywnie. To znaczy po prostu healując siebie i swojego teammate'a, żeby po prostu mieć więcej HP niż przeciwnik do 15 rundy. A rycu w międzyczasie próbuje obijać właśnie ze sztyletów. A dobra, jednak teraz przed do ofensywy. Okej. Okay. No ale mogliby to wygrać tak naprawdę pasywnie, nie? Tylko się lecząc. Ale ten kryt zrobił grę, bo jakby nie ten krytyk, to też to jeszcze to HP. Chociaż nie, i tak mają więcej HP. Ale to już raczej będzie koniec. Może jakieś oski teraz by nie próbował rzucić ewentualnie, żeby dobić jama i tyle. No dokładnie. Fajna walka, fajny turniej. No 29 platyny, w sumie spoko jak za taki turniejek. Życzę wam dużo expa, jeszcze więcej dropu i miłego wieczoru. Do usłyszenia.